Analitycy o możliwym dalszym przebiegu wojny. Eksperci. Najważniejsze bitwy o Ukrainę dopiero się odbędą. Bitwy, które przesądzą o losie wojny na Ukrainie, dopiero się odbędą, uważają Neil Melvin z londyńskiego think tanku Rusi i Rob Lee z amerykańskiego Instytutu Badania Polityki Zagranicznej. Zdaniem Lee, strategiczna bitwa o Ukrainę będzie prawdopodobnie miała miejsce na południu tego kraju. W niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o wycofaniu się ukraińskich sił z atakowanego przez wojska rosyjskie Lisiczańska w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju. Li ocenia w rozmowie z agencją Reutersa, że Ukraińcom było trudno utrzymać to miasto, ponieważ ich oddziały nie mogły skorzystać z osłony ciężkiej artylerii i lotnictwa. Jeśli jednak linia frontu w Donbasie przesunie się w pobliże Kramatorska i Słowiańska w obwodzie donieckim, to ukraińskie wojska będą już w innym położeniu i będą mogły bronić się przy pomocy artylerii i lotnictwa, uważali. Melvin ocenia, że nowa taktyka Rosji polega na dalekosiężnym uporczywym ostrzale artyleryjskim, który poprzedza wysłanie wojsk, ale taka metoda walki nie buduje dynamiki, a Rosjanie osiągają postępy poprzez wyniszczenie własnego personelu i zaawansowanej broni. Li podkreśla, że trwająca bitwa o Donbas nie będzie strategiczną bitwą o Ukrainę. Taka bitwa będzie prawdopodobnie miała miejsce na południu